Jest zrobiona przez informatyka z ładnie naniesionymi granicami,
więc nie wiem dokładnie o co chodzi. Teraz jestem na takim etapie, że będę jeszcze to wyjaśniał i mam nadzieję, że na sesji marcowej będę mógł już ten załącznik graficzny podłączyć pod ten program rewitalizacji. Jak oczywiście tutaj wszystkie jakby nasze tutaj ustalenia i te problemy, które tutaj ekspert przedstawił, wyjaśnimy sobie tutaj z panem ekspertem. To dziękuję. Szanowni Państwo, widzę większość Państwa niż tam uchwała będzie. Tak? Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto jest Państwa za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Porządek obrad przyjęty. Przystępujemy do relacji punktu trzeciego, podjęcie uchwały. Punkt pierwszy. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Sapocie. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Ja bardzo proszę pana Emilię Budę o przedstawienie dostępnego projektu uchwały. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, witamy. Witamy. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, szanowni państwo. Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Sapocin zostało dokonane zgodnie z procedurą planistyczną. W myśl artykułu 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza uchwała stanowi zakończenie procedury sporządzenia tego studium. Przedstawiony projekt studium został poprawiony zgodnie z rozstrzygnięciem wojewody mazowieckiego z dnia 21 lipca 2016 roku, uchwalającym uchwałę Rady Gminy Sapocin z dnia 17 czerwca 2016 roku. W sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Sapocin. W związku z zaistniałymi zmianami zarówno w części graficznej i tekstowej projektu studium został on ponownie wprowadzony do dziennika uchwały w paracie. W dzienniku wyłożenia do publicznego uchwały w dniach od 11 stycznia do 10 marca wpłynęło 95 uwag, natomiast w dniach od 29 listopada 2017 roku do 17 stycznia 2018 roku wpłynęło 24 uwagi. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu studium stanowi załącznik nr 4 i 5 do projektu uchwały. Zgodnie z artykułem 12 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie zmiany studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag. Państwa rady za chwilę będą głosować uwagi nieuwzględnione oraz częściowo nieuwzględnione przez pana wójta. Jest to bardzo ważny etap w podejmowaniu decyzji dotyczącej polityki przestrzennej gminy. Jeśli państwo radni podzielicie zdania pana wójta i w dniu dzisiejszym będą uchwalane zmiany studium, zakończymy tę procedurę sporządzenia, która rozpoczęła się w 2012 roku. Jeśli państwo radni nie podzielicie zdania pana wójta i będziecie chcieli wprowadzić jakieś zmiany, to procedurę należało będzie powtórzyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zadać pytania? Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, wysoki rado. Rzeczywiście dostaliśmy te materiały wczoraj, niektórzy przedwczoraj. Natomiast materiał, jaki jest do ogarnięcia, że tak powiem, odnośnie tego studium, jest tak obszerny, że tu tydzień czasu, jeżeli by chciał się uczciwie przygotować do tej sesji, to myślę, że nie będzie wcale za mało, ani nie za dużo. Także tu proponowałbym to ewentualnie odłożyć na przyszłą sesję, ponieważ jeden dzień czy tam nie jest nic w stanie przygotować się do tej sesji. Jeśli chodzi o te rozstrzygnięcia, prawda, to tak przyznam szczerze, że one już były omawiane kilka razy. Była też przecież powołana ta komisja doraźna do spraw zmiany studiów miejscowego planu, gdzie szczegółowo na te spotkania te uwagi były rozpatrywane, tak? Na komisjach rewizyjnej gospodarczej też ten projekt był przedstawiany. Natomiast mapy, jakie dostawę na tym załącznikach, po prostu nie mają numeru działek. To są jakieś stare, bardzo stare mapy i nie zawierają numerów działek. Natomiast w wytłumaczeniach słownych są podane numery działek bez nazwisk. I trudno w ogóle przypisać
działki, określić, która, w którym miejscu jest, ewentualnie po tych kreskach. Tak, tylko tutaj akurat, no, jeśli chodzi o ten załącznik graficzny, został on sporządzony zgodnie z procedurą sporządzeniami studium, tak? Tutaj w wymaganiach, jeśli pan Stanisław też myśli, że potwierdzi, to no, nie ma tak, żeby ta mapa zawierała te numery działek. Też przyznam, muszę też zaznaczyć, że w 2016 roku tak naprawdę ten załącznik graficzny wyglądał w taki sam sposób. Też nie było numeru działek, tak? Ale były na wszystko. Ale no to niestety, ale tutaj mieliśmy już taki wniosek o, tak jakby to powiedzieć, no dostaliśmy taką informację, że jednak powinniśmy tutaj zakrywać te dane osobowe, tak? Ja się zwrócę do pana mecenasa. Pani mecenasie, czy w takiej formie możemy przeprowadzić głosowanie odnośnie tych uwag? Szanowni Państwo, to jest sesja nadzwyczajna, czyli wniosek o odłożenie tego na przyszłą sesję oznacza nic innego jak wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie studium, natomiast do zmiany porządku obrad sesji nadzwyczajnej potrzebna jest zgoda wnioskodawcy. Taki jest tryb, czyli wnioskodawcą tutaj jest wniosek o zwołanie sesji składał pan wójt, czyli jeżeli pan wójt wyraża zgodę na zmianę, to można taki wniosek głosować, jeżeli nie wyraża zgody na zmianę porządku obrad, to nie ma co głosować wniosek. Ja już odnośnie porządku obrad dowiedziałem się na początku sesji. Proszę pana. Szanowna Rado, szanowny panie wójcie, szanowni państwo. Ten projekt jest tak długo przygotowywany i ta, jak pani tłumaczyła, ta część uwag, która jest poprzednio głosowana, zostały tylko teraz 24 z obecnego założenia i uważam, że to już nie ma sensu. Cały czas właśnie z panem wójtem rozmawialiśmy, żeby jak najwięcej tę uchwałę podjąć, żeby ona była u prawników wojewody oceniona, żebyśmy mieli jakiś później jeszcze czas na poprawki czy zmiany. A jak nie wiemy, to my naprawdę do niczego to nie prowadzi, bo to już tyle czasu od poprzedniego rozstrzygnięcia rozstrzygającego wojewody to jest 1,5 roku. I my przez ten czas było jedno wyłożenie, później jakoś weszło następne. I cały czas w miejscu krepczemy i krepczemy. Najwyższa pora, no, ja też mam jakieś uwagi, które do pani zgłaszają, mieli do pana urbanisty i też przede wszystkim odnośnie wstępnie. No, nie zostało to też częściowo, bo tam uważałem, że to powinno być takim dosyć językiem powiedziane, że my się nie opieramy tylko na tym planie z 2005 roku i studium 2020 roku i zmiany takie z 2007 roku, bo one były krzywdzące, nierealne dla większości tych wyłączonych do prawa własności do swojej nieruchomości. Ograniczały w dużym stopniu i to powinno być, żebyście państwo, którzy oceniają wojewody, jasno mieli już, czytając te nakreślone, że to tak się odbyło, nie takim, ale to już uważam, że ta uchwała powinna być, no, w moim rozumieniu podjęta, bo tyle przy niej chodziliśmy, zmian tam jest naprawdę, też projekt studium, moim rozumieniu, już na obecne czasy i pewnie w większości państwa to jest, spełnia te oczekiwania tych, a że nie wszystkie uwagi mogą być. Panie Niko, proszę Państwa, to są te uwagi, które właśnie zostały jakby pomieszczone, może odrzucone, tak? To są te teraz tak naprawdę te wyłożenie, które było do publicznego wglądu, to w 95% to powtórzyły się te uwagi, które były do tego drugiego wyłożenia. Były one, tak jak już mówiłam wcześniej, podawane tutaj pod analizę tej komisji generalnej do spraw zmian studiów. Dziękuję. Proszę pani. Ja chcę się dowiedzieć. Analizowała to wszystko i sami prosiliśmy, żeby jak najszybciej podjąć tę uchwałę, żeby to poszło dalej.
taką dystansę, a chcemy. I ta sesja jest przychylna tam, co my prosiliśmy. Ten projekt. Bo to jest bardzo ważne. Także w imieniu komisji. Ja też nie jestem przeciw. Chodzi o to, żeby był czas na przygotowanie się do tej sesji. To któryś z nas będzie uczciwie mógł przyznać, że przygotował się do tej sesji. Bo ja nie wiem, jak to będzie na to. Dziękuję bardzo. Proszę panie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia, które miały miejsce składane między 17 stycznia, 29 listopada a 17 stycznia dotyczy tylko czterech działek, gdzie jest różnica z poprzednimi rozstrzygnięciami. Są to dwie działki w Kołzębiu, dwie działki w Bucharach Żydowskich. A tak żadnych innych dodatkowych zmian nie ma. Poza tym no tutaj z radnym Wacławem Brodkowskim, żeśmy powertowali naprawdę to część tekstową, no ja uważam, że kolega radny to już zna prawie na pamięć. Także ja też się zakładam, że jak najszybciej to przegłosować. Dziękuję. Panie Przewodniczący, co chcę się odpowiedzieć? Ja chciałem powiedzieć o odłożeniu na rozdaniu sesji. Jeżeli mogę, to co powiedział pan radca? Nie, bo przepraszam, ja nie dziękuję. Wnioskowo pan wójcie, że nadzwyczajnie pan wójcie. Ja jestem wnioskodawcą i na temat porządku obrad wypowiedziałem się na początku, to znaczy prosiłem o zdjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji przyjęcia porządku realizacji, a reszta wnoszę o to, żeby przyjęliście zresztą porządek obrad. Jasne. No, państwo. I według tego porządku proszę procedować. Kończę więc wniosku pana wójta Mikiu. Uważam, że sprawa jest. Ale warto to wyjaśnić. Proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Przepraszam bardzo, jest tak jak dzisiaj kiedyś już głosowali. Teraz proszę państwa, będziemy głosowali te uwagi, które były wniesione. I będziemy, pan przewodniczący, wiceprzewodniczący będzie czytał, a ja będę po prostu. Dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem tej poprawki, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Ale nie ma się pan. Zdajcie pan. Pierwszy poleci. Ja też tak. Tutaj pan przewodniczący dostał tak naprawdę taką wersję, tak żeby łatwiej było tutaj czytać, a państwo radni, macie zaznaczone kolorem szarym, załącznik numer 4 i załącznik numer 5 do uchwały. Dołączyłam też tutaj takie karteczki z wyjaśnieniem, że na kolorem szarym są zaznaczone te uwagi, które będą podawane tutaj posłanki. Z 19 stycznia.
Zapraszamy, mieści się na zapoznanie. W miejscowości Drożdżyn
dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową bądź letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z pana zgadza podjęcie, nie uwzględniłem uwagi, proszę o podjęcie. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 18 w sprawie działki numer 247/15 w miejscowości Drożdżyn dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi przy odniesieniu? Dziękuję bardzo. Siedzą, że uwaga została uwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 19 w sprawie działki numer 189/4 i 189/5 w miejscowości Drożdżyn dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi przy odniesieniu? Dziękuję. Siedzą, że uwaga została uwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 20 w sprawie działki numer 262/12 i 262/13 w miejscowości Drożdżyn dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową bądź letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi przy odniesieniu? Stwierdzam, że uchwała została, uwaga została uwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 21 w sprawie działki numer 43 w miejscowości Drożdżyn dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi przy odniesieniu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została uwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 24 w sprawie działki numer 74/3, 74/4, 74/5 w miejscowości Gutarzewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi przy odniesieniu? Dziękuję. Siedzę, że uwaga została uwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 26 w sprawie działki numer 62/17 i 62/18 w miejscowości Gutarzewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uwaga została uwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 26 w sprawie działki numer 62/17 i 62/18 w miejscowości Gutarzewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 27 w sprawie działki numer 19/2 w miejscowości Idzichowice dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uwaga została uwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 28 w sprawie działki numer 20/3 w miejscowości Idzichowice dotycząca przeznaczenia terenu z rolnego na rekreacyjny zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została uwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 29 w sprawie działki numer 25/8 w miejscowości Idzichowice dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie. Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została uwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 30 w sprawie działki numer 22 w miejscowości Idzichowice dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została uwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 31 w sprawie działki numer 25/7 w miejscowości Idzichowice dotycząca przeznaczenia terenu
pod zabudowę letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Proszę państwa radnych, że zajmę uwzględnienie uwagi przy odniesieniu ręki. Dziękuję. Ja nie. Nie? Ja nie. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona większością głosów. Co się zapisze? Muszę przegłosować, jestem wstrzymujący. Oddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 32 w sprawie działki numer 10/6 w miejscowości Idzikowice dotycząca przeznaczenia całości działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub mieszkaniowo-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została uwzględniona. Oddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 33 w sprawie działki numer 10/5 w miejscowości Idzikowice dotycząca przeznaczenia całości działki pod zabudowę mieszkaniową lub usługową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Jeden że uwaga została niewzględniona. Oddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 34 w sprawie działki numer 132 PIS 89/1 w miejscowości Jędrzejewo dotycząca przeznaczenia terenu pod działki budowlane zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 35 w sprawie działki numer 110 i 112/6 w miejscowości Jędrzejewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 36 w sprawie działki numer 137/6, 137/10, 137/11, 137/12 w miejscowości Kęba dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Oddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 37 w sprawie działki numer 163/1 i 161/3 w miejscowości Kępa dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę rekreacyjną budowlaną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 38 w sprawie działki numer 106/1 w miejscowości Koliszewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową, mieszkaniową, jednorodzinną lub zagrodową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 39 w sprawie działek numer 27/2 i 28 w miejscowości Kolonia Sochocić dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 41 w sprawie działki numer 119 w miejscowości Kołozon dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową do roku melioracyjnego zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Siedem uwagi zostało nieuwzględnione. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi numer 42 w sprawie działki numer 111 w miejscowości Kołozo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową lub mieszkaniową jednorodzinną lub letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 45 w sprawie działki nr 25 w miejscowości Kołozom dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową oraz korekty części tekstowej w zakresie gminnej ewidencji zabytków zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 47 w sprawie działki nr 105, 428 i 433 w miejscowości Kondrajec dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową lub mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem pana burmistrza. Czy z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 48 w sprawie działki nr 366/1 w miejscowości Kondrajec dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 49 w sprawie działki nr 106 w miejscowości Kondrajec dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową i jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 51 w sprawie działki nr 196/2 i 196/3 w miejscowości Puchary Królewskie dotycząca przeznaczenia terenu pod działki budowlane zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jeden uwaga została. Jedna się wstrzymała. Stwierdzam, że uwaga została uwzględniona większością głosów, czy jednym wstrzymującym się. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 52 w sprawie działki nr 315 w miejscowości Puchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu na działkę budowlaną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy radni. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 54 w sprawie działki nr 118, 136 w miejscowości Puchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 58 w sprawie działki nr 137 w miejscowości Puchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 59 w sprawie działki nr 223 w miejscowości Puchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. 59 nie 60, bo nie jest szansa. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 59 w sprawie działki nr 223 miejscowości Puchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki.
Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 60 w sprawie działki nr 236 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem pana Wójta. Kto z Państwa jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 61 w sprawie działań nr 272, 273, 280, 312, 309, 307, 306, 304, 262, 265, 268, 271, 332, 269, 266 i 263 w miejscowości Kuchary Żydowskie, dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z Państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwag, proszę o podniesienie ręki. Jest radny. Dziękuję bardzo. Siedem za uwagę została nieuwzględniona. Pan radny musi przejść. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 62 w sprawie działki nr 119 przez 3 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z Państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 63 w sprawie działki nr 119 przez 2 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z Państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została uwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 64 w sprawie działki nr 220 przez 2, 334 i 337 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z Państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 65 w sprawie działki nr 105 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową bądź mieszkaniowo-letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z Państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 66 w sprawie działki nr 219 przez 1 w miejscowości Milewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z Państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Większość głosów czy jednym sprzeciwiającym się. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 67 w sprawie działki nr 156 5 przez 2 w miejscowości Milewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową bądź poszerzenie siedliska na działce 5 przez 2 zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z Państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uwaga została uwzględniona większością głosów przy jednym sprzeciwie. Oddaję pod głosowanie. Proszę Państwa, proszę o uwagę, bo ja bym też mówił, ale później nic nie słychać na tych naszych nagraniach. Także tylko taki szum słychać. Bardzo proszę jeszcze chwileczkę, już nie pozostało. Oddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 68 w sprawie działki nr 45 przez 1 w miejscowości Milewo dotycząca przeznaczenia terenu na działkę budowlaną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z Państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. 15 za. Jedna uwaga została nieuwzględniona większością głosów przy jednym przeciwnym.
Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 69 w sprawie działu nr 144 przez 1 i 143 przez 1 w miejscowości Podsmardzewo dotycząca przeznaczenia terenu na działkę budowlaną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. 14. Dziękuję. Stwierdzam, że kto jest przeciw, proszę wstrzymał. Stwierdzam, że uwaga została uwzględniona przez większość głosów, przyjęcie i przeciwnie. Panie Kamilu, później pan rozmawia. Proszę pana. Już pan rozmawia. Rozpraszam pana. Proszę bardzo. Przygotowuję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 70 w sprawie działki nr 154 przez 7 w miejscowości Pruszkowo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy za. Jedna uwaga została nieuwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 72 w sprawie działek nr 129 i 130 w miejscowości Pruszkowo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 74 w sprawie działki nr 3 przez 1 w miejscowości Rzy dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. 14. Za. 14. Dziękuję bardzo. Wstrzymał. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Jedna uchwała została nieuwzględniona większością głosów, przyjęty przeciwny. Dobrze? Proszę.
Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 80 w sprawie działki nr 220 w miejscowości Smardzewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi przy podniesieniu ręki? Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 81 w sprawie działki nr 316 w miejscowości Smardzewo dotyczącą przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową bądź letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi przy podniesieniu ręki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona większością głosów przy jednym przeciwnym. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 82 w sprawie działki nr 133 w miejscowości Smardzewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw, przepraszam. Kto się, ja jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Jedna uwaga została nieuwzględniona większością głosów przy jednym przeciwnym. Oddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 84 w sprawie działki nr 119 w miejscowości Smardzewo dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-jednorodzinną lub letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy? Tak. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 86 w sprawie działek nr 209 i 132 w miejscowości Smardzewo dotyczącą przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 87 w sprawie działki nr 214 w miejscowości Sochodzin dotycząca przeznaczenia terenu na cele budowlane zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 88 w sprawie działki nr 208 w miejscowości Sochodzin dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 89 w sprawie działki nr 414/2 i 206 w miejscowości Sochocin dotyczącą przeznaczenia terenu pod zabudowę na działce 206 oraz zaznaczenie istniejącego siedliska na działce nr 414/2 zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona większością głosów przy jednym wstrzymującym się. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 90 w sprawie działki nr 180 w miejscowości Sochodzin dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi na podniesienie ręki? Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 91 w sprawie działek nr 461 i 185 w miejscowości Sochocin dotycząca przeznaczenia w całości działki nr 185 pod zabudowę oraz sprzeciw wobec lokalizacji zbiornika retencyjnego na działce nr 461 zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki.
wstrzymał? Dziękuję. Jedna uwaga została wyłączona. Zwiększającą głosu przyjemnym przyjemnym. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 92 w sprawie działów nr 29 i 67 w miejscowości Sochocin dotycząca przeznaczenia terenu działki nr 29 na cele usługowe oraz działki nr 67 na cele mieszkalno-letniskowe zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jedna uwaga została wyłączona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 93 w sprawie działu nr 210 w miejscowości Sochocin dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została uwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 94 w sprawie działki nr 100/2 w miejscowości Żeleki dotyczącą przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. 14. Dziękuję. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jedną się uwaga została uwzględniona większością głosów przy jednym przeciw i jednym wstrzymującym się. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 95 w sprawie działki nr 51 przez 1, 85 i 95 przez 1 w miejscowości Żeleki dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jedna uwaga została uwzględniona większością głosów przy jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym się. Teraz jest druga grupa uwag. Uwagi zgłoszone w dniach od 29 listopada 2017 do 17 stycznia 2018. Proszę Państwa, wyciskajcie. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 2 w sprawie działki nr 19 w miejscowości Polęcin dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową lub rekreacyjną zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję.
zostało uwzględnione. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 18 w sprawie działki nr 236 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnienie uwagi, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Przyjęcie uchwały zostało uwzględnione. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 19 w sprawie działki nr 272, 273, 280, 312, 309, 307, 306, 304, 262, 265, 268, 271, 332, 269, 266, 263 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową lub letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Proszę państwa, zanim uwzględnienie uwag, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uwagi zostały nieuwzględnione. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie uwagi nr 22 w sprawie działki nr 119/2 w miejscowości Kuchary Żydowskie dotycząca przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową lub letniskową zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem uwag, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została uwzględniona. Poddaję pod głosowanie wniosek o nieuwzględnienie częściowo uwagi nr 23 w sprawie działki nr 307/2, 382/3, 277/1, 275/1, 274/3 i 382/3 w miejscowości Milewo dotyczącą zmiany przeznaczenia terenu pod zabudowę usługową oraz zaznaczenia istniejącego lądowiska zgodnie z rozstrzygnięciem pana wójta. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem uwagi, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uwaga została nieuwzględniona większością głosów przy jednym przeciwnym, jednym wstrzymującym się. Ale to odpowiedź, powiadomienie powinno być po sesji nie przed, bo musi to przejść przez uchwałę. Jeżeli będzie uchwalone, jedno głosowanie jeszcze musi być. Na pewno będą. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Poddaję pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania przestrzennego. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów przy jednym wstrzymującym. Państwa, przechodzimy do projektu uchwały nr 2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Sochocin. Proszę panią Wójtkę o panu wójta. Wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Rewizyjnej 24 stycznia
może być gminnym oraz artykuł 14 ust. 5 i 2 ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy Sokarzyn podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru położonego w miejscu gminności Wschodzi, którego celem jest naprawa błędu zaistniałego w części tekstowej uchwały z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Sokarzyn. Następnie dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Kępa, którego celem jest naprawa błędu zaistniała w części tekstowej, przepraszam, w części graficznej miejscowego planu z 2005 roku oraz dla części oznaczonej numerem 150 działki, dla części działki oznaczonej numerem 150 położonej w miejscowości Smarzewo, której celem jest zmiana nieprzekraczalnej linii zabudowy o granicy kontrolacji zrealizowanego na sąsiedniej działce. Granica obszarów objętych miejscowych planów określona została w łącznikach tropicznych nr 1 stanowiących integralną część uchwały. Tak, proszę Państwa. Bo my mówimy, że nam błędy ustąpiły, a
A co powiedzą ci pozostali mieszkańcy, którzy mają ten plan 2025 roku taki odnośnie swoich terenów, tam gdzie ja mieszkam, że w ogóle nie ma możliwości takiego. Nikt o tym nie pomyślał. Ja rozumiem, że się wszystko może z czasem zmienić. Jeśli pan wojewoda łaskawie może przychodzić na to nasze siłmiarze, to ja nie mam nic przeciwko tym zmianom, bo to powinno być w naturalny sposób. Ci ludzie powinni z tego, jeśli nie pytali, jakieś osiągnięcia, że ten plan nikt nie jest doskonały. I w tym wypadku też to było dużo błędów, a może pan coś odebrać. Panie radny, ten plan był ustalany oczywiście nie przez nas, prawda? I oczywiście, że nie traktowali. Ja rozumiem pana, oczywiście, ale nie mówię, teraz tutaj nie ma co się tu jakby wracać, bo tu trzeba iść do przodu. Bo... No my idziemy do przodu, tylko mówię, pewnych rzeczy nie możemy zrobić. To było, panie radny, to było też, jak sami wszyscy wiemy, to było też klienty tych właśnie, które się przekształcały, który został przekształcony. No to właśnie, to my... Po 6 dni byli wtedy na siłę. Panie Przewodniczący, jeśli mogę się odnieść do tych słów pana radnego, tak jak chyba wspominałam na ostatniej też sesji. Niestety, ale jeśli chodzi o ten wystąpienie do panu za Sobocina i za Kępy, jak już wcześniej wspominałam, te tereny, czy w Zarczów, Ukarach, czy Układowo na Sobocinie, te tereny mają już swoją określoną funkcję, tutaj jest rolę, tutaj są planowane kompleksy leśne. Tutaj jeśli chodzi o oddział w Sobocinie i w miejscowości Kępa, niestety, ale zgodnie z tym miejscowym planem z 2005 roku, te działki nie mają określonej funkcji. Poprzez ten błąd, który został dokonany. Na przykład w oddziale tutaj są podobne sprawy, które nie robimy, to jest problem. Proszę. Jeszcze jedno słowo. Proszę. To tak jak pan przewodniczący powiedział, my nie wiedzieliśmy o tym, zgadzam się, że nasze tereny mają przeznaczone funkcje. Tylko te funkcje zrobione są w tym kierunku, że obniżyło się świadomie wartość nieruchomości. Zablokowało się, jak się mówi, w zapisie rozwój gminy pod względem rolnictwa. Tak tam jest. To jest wszystko. Rezerwaty za jakiś czas. I tak będę robił. No a gdzie o właśnie za to powiadam, gdzie nie mogę jakiś. No jak tam nie można tego do swoich cały czas. Ja się już prawie 3 lata z tym wozimy, żeby to zmienić, a to idzie jak powinno. No ale już robimy i będziemy drugi albo trzeci rok w tym kierunku, bo się uda. Ja też jestem pełen nadziei, że to się uda, bo tak to się robimy. Proszę Państwa. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym pojęciu głosowania? Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Nie, pojedynczo. Podajmy sobie uchwałę w sprawie przystąpienia do rozporządzenia miejscowego planu zadania przestrzennego gminy Sobocin dla fragmentu obszaru położonego miejscowości Sobocin. Ja czytam. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów przyjętych przyjmujących. Proszę Państwa, projekt przechodzimy do projektu uchwały nr 3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do rozporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobocin dla fragmentu obszaru położonego miejscowości Kępa. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę Państwa, uchwała została podjęta większością głosów przyjętych wstrzymujących. Dziękuję. 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 Dziękuję.
Panu Przewodniczącemu Stanu Piętra, przechodzimy na tym punktualnie uchwałę kolejny pięć w sprawie przyjęcia zadań w zakresie administracji rządowej na 2018 rok w zakresie utrzymania drogu Święta Żołnierza na terenie gminy Sopocie. Proszę Pana Wójta o udzielenie głosu. Ja proszę Pana Wójta. Proszę Pana bardzo. Są to zadania dotyczące utrzymania drogów i cmentarzy wojennych na obszarze radomskim gminy, dla których właściwym jest wojewoda mazowiecki. Zgoda rady gminy Sochocin jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia przez gminę Sochocin prowadzenia spraw z tego zakresu. To jest pokrótce wyjaśnienia. Jeżeli mogę wnosić o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. No i co, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Israel. Myślę, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały numer 6 kolejno. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym. Tym osobom bezdomnym proszę Pana Wójta o udzielenie projektu uchwały. Proszę o wyjaśnienie uzasadnienia tej uchwały. Projekt tej uchwały Panu Janę Zdolęcku, kierownikiem Gminy Wyszyta Pomocy Społecznej. Czy są jakieś pytania do Pani Drogi? To jest koszt ponad 4000 miesięcznie.
Także zasadnym jest to, aby zatrudniać asystenta rodziny, aby on pracował z tymi rodzinami, żeby dzieci nie trafiały do dziecka i gmina nie musiała wynosić dużych kosztów utrzymania dzieci w domu dziecka. Także bardziej zasadnym jest zatrudnienie asystenta i ten trzyletni program zawiera kierunek działań zmierzających do stworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach zagrożonych. I celem programu jest zwracanie rodzinom zdolności do przezwyciężenia ich problemów opiekuńczo-wychowawczych. Także proszę o podjęcie decyzji. Dziękuję bardzo, panie kierowniku. Panie Andrzejczyku, na drugą sesję bardzo proszę, takie małe młodecze, a tak to nie słychać, jak puka palce. Klasy, klasy. Klasy, panie. Proszę o rozróżnienie. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania tych dwóch projektów. Pierwszy projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad porozumienia odpłatności za pobyt w mieszkaniach prowadzonych przez ośrodek wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym. Tym osobom bezdomnym. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podjęcie. Dziękuję. Dziękuję za uchwałę, za podjęcie i wygłoszenie. Projekt uchwały kolejny numer 7 w sprawie uchylenia programu wspierania rodziny uchwalenia. Nie, co chodzi na lata 2018-2020. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Przechodzę do uchwały za projekt uchwały numer 8 w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Proszę pana wójta o omówienie projektu uchwały. Szanowni państwo, w związku z artykułem 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Rada Gminy na wniosek wójta wykonuje podział gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Zgodnie z artykułem 418 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2018 roku kodeks wyborczy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru Rady Gminy liczące do 20 tysięcy wybiera się jednego radnego. Stosownie do artykułu 419 paragraf 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2018 roku kodeks wyborczy podziału na okręgi wyborcze i granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczanej przez ogólnie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady z uwzględnieniem następujących zasad. Gmina na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli to wynika z jednolitej normy przedstawicielstwa. Ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od jednego od jednej drugiej, jakie wynikają z zastosowania leku przedstawicielstwa, zakłada się w górę do liczby całkowitej. Na terenie gminy Sochocin na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkańców wynosi 5912. Według opinii Państwowej Komisji Wyborczej przez liczbę mieszkańców w gminie należy rozumieć sumę liczb wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. Jednolita norma przedstawicielstwa wynosi 394,1333, to jest podzielenie 5912 przez 15 okręgów. 26 lutego 2008 roku podjęto wniosek w sprawie dokonania podziału gminy Sochocina na okręgi wyborcze i otrzymaliśmy od
komisarza wyborczego opinię pozytywną, nie wnoszącą żadnego sprzeciwu. Dziękuję. Jeżeli pan przewodniczący, proszę bardzo. Ja mam pytanie. Panie przewodniczący, mam pytanie do pana. Dlaczego zmienił pan, dokonał pan zmian w obrębie okręgu w Sztachocinie, jak na przykład okręg numer 4, gdzie ulica Leśna była do wyjścia, to teraz została przeniesiona do okręgu numer 3. Zarówno ulica Ciechanowska była w okręgu numer 3, teraz jest przypisana do okręgu numer 2. Co miało to na celu, bo jeżeli chodzi na przykład, jak tutaj teraz po tych zmianach, okręg numer 4 będzie miał 350 wyborców, natomiast okręg numer 3 będzie miał 455 osób. I dlaczego to zostało zmienione i co jest właśnie, czemu to ma służyć? Dziękuję bardzo. Odpowiadam pani radna. Tutaj, jeżeli pani mówi o samej liczbie mieszkańców, jeżeli to podzielimy przez te przedstawicielstwo, czyli 394, musimy się mieścić w takim współczynniku 0,5 do 1,5. I te wszystkie okręgi mieszczą się w tym współczynniku. Co pani odpowiedzi na pytanie? To dlaczego na przykład ta szkoła nie przeszła, skoro jest bliżej każdego okręgu numer 3, tylko akurat ulica Leśna, która jest troszeczkę dalej usytuowana, jak ulica na przykład szkolna. I też mniej więcej mieszkańców głosujących jest tyle samo. Powiem tak, to jest na wniosek wójta, rada może uchwalić te okręgi, może nie uchwalić. Jeżeli rada nie uchwali, to uchwali to komisarz. Proszę bardzo. Zaskakuje mnie to, oglądając propozycję projektu uchwały, który pan nam przedstawił, bo uważam, że przede wszystkim powinna być komisja z radnymi, komisjami obiema, a nie podejmował pan całą decyzję. I po pierwsze, a po drugie to jest to, że to, co pan przygotował, to ma podłoże polityczne. Chce pan się pozbyć konkretnych radnych, konkretnych rejonów, przenosząc ich wsie do innych rejonów, których są nieznani. I wiemy wszyscy, że może nie wszyscy radnym, że ostatnia, przedostatnia komisja gospodarcza, na którą zaprosiła panią dyrektor, była dla pana bardzo nieprzyjemna, był pan bardzo zły, że pracuje jako przewodnicząca Komisji Gospodarczej na zasadach takich, że ma prawo zaprosić kogo chce. Chce pan się po prostu nie pobić jako radny i dlatego przeniósł pan moją wieś do innego okręgu. Nie ma z panem żadnej współpracy. Jest pan osobą, która pana zdanie jest najważniejsza. Dobrze, jest pan wójtem i tak będzie, ale w tej chwili my jako radni będziemy podejmować decyzję. I apeluję do państwa radnych, żeby uchwały nie podejmować, a więc decyduje komisja wyborcza, jak ma tak być, niech będzie na jego decyzję. Dziękuję bardzo. Mogę tylko powiedzieć tyle, że każdy radny, jeżeli jest dobry, to wyborcy go wybiorą. Tak samo. Oczywiście. Panie, ja chciałem pytać, czy to w ogóle ta uchwała, czy pan wójcie zmienia, czy to po prostu tylko zmiana do zmiany? Ja rozumiem, że zmienia tam w ulicy, co gdzieś tam przesunięcie jest, ale tylko nic w tym wyborze oczywiście 15 lat nie ubieramy, 15 lat nie ubieramy. W 2017 roku była wymiana wszystko, prawda? Taka uchwała. I od tego pory robią. Tam to nie ma nie robił. Tak? Nie wiem. Skorzystałem z tej możliwości, że w związku z tym artykułem 12. Ostatniej tej ustawy, 15 stycznia, mogłem na wniosek wójta to podnieść. Skorzystałem na to ostatnie artykuł. Po następnym. Chciałem jeszcze pytanie. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Czy poprzedni podział na okręgi wyborcze w odnośnie tych współczynników, o których pan mówił, nie zgadzał się, nie wiem, co to podmieniać, czy po prostu Kto jest przeciwny? Proszę o podniesienie ręki. 8 razy. Kto się wstrzymał?
Dziękuję. Wiadomo, że uchwała została odrzucona większością głosów. Proszę Państwa, Szanowni Państwo Radni, Państwo w materiałach na dzisiejszą sesję otrzymali do uzgodnienia projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie nadzwyczajnego obszaru zmienionego krajobrazu oraz zmieniającego rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Kliszko-Jonieckiego obszaru chronionego krajobrazu. Brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały jest uważany za uzgodniony projekt. Państwo razem mają ten projekt i tutaj ja uważam, że nie ma tutaj formułować jakichś uchwał, bo jeżeli my tutaj nie wypowiedzimy żadnej uchwały, nie odniesiemy się do tego, to tam sobie będą jakoś razy coś ustawią. Także słucham Państwa radnych. Nie robimy z tym nic, czy jakieś uwagi mamy do tego? Nie wiedział chyba. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam obrady 31. Dziękuję Państwu wszystkim za uwagę.